Kolejne dwa wersety. Trawiące pragnienie. Kto ma takie, kogo tak trawi pragnienie? I do tych gołębie sprzedającym rzekł: zabierzcie te stąd. Nie czyńcie tego domu, tego ojca mego domem targowiska. Przypomnieli ci uczniowie jego, że napisane jest: ta gorliwość o ten dom twój pożera mnie. To pochłania mnie lub pożera mnie. Ta gorliwość o twój dom będzie mnie rozpalać. Więc gołębie było w ostatnim wersecie, a dzisiaj sprzedającym przypominam, czyli to są ci, co wymieniają, wystawiają na sprzedaż, wydzierżawiają tam miejsce. W świątyni Jezus mówi: zabierzcie, a właściwie podnieście, od słowa airo, czyli podnieście i wynieście. Wszystkie te rzeczy rzucił, wypędził, a gołębie mówi, że sprzedający sami mają podnieść. Być może dlatego, żeby nie robić im szkód. Gdyby Jezusie nie było jakiejś agresji, bo wywracał te klatki, zniszczył, raziłby tych sprzedawców na koszty. Więc Jezus nie walczy sami z sprzedającymi, tylko z samym procederem. Więc tak naprawdę on walczył z Annaszem. To targowisko na dziedzińcu pogan podobno nazywano bazarem czy targowiskiem Annasza. Ten Annasz, teść Kajfasza, który był arcykapłanem od 6 roku przed Chrystusem do 15 roku naszej ery. Był wyznaczony przez Rzymian, przez okupantów. Był jednym z najbogatszych Żydów w tym czasie, Judejczyków. Dorobił się właśnie na tym biznesie wydzierżawiania tych miejsc do sprzedaży. Na dziedzińcu pogan, gdzie miało się było mieć miejsce modlitwy dla wszystkich narodów. Jezus właściwie tutaj naraził się arcykapłanowi, byłemu arcykapłanowi, który miał wówczas wielkie wpływy, co widać, że z Getsemani Jezus był zaprowadzony właśnie do Annasza, który już arcykapłanem nie był. Był jego zięć. Annasz na swoje pieniądze kupował też stanowiska całej swojej rodziny, więc cały ten Sanhedryn to właściwie była jego rodzina, która tam nepotyzm straszny. I nie czyńcie właśnie, czyli nie budujcie, nie kształtujcie. Jesteście autorem tego targowiska. To są wasze owoce. Właśnie wy to ustanawiacie i mianujecie. Oni się byli mianowani przez władze rzymskie, a nie przez Boga. Jak powinno być. Kapłani powinni być mianowani przez Boga. Właśnie, nabywali sobie stołki. Skłaniali ludzi do pewnych rzeczy. No, hodowali tam. I uważali, że to święto. Że to jest wypełnienie obietnicy, że to jest składanie ofiary i że to wszystko ma być jakieś płodne. Chyba dla ich kieszeni właśnie. Więc wypowiedzieli tak naprawdę wojnę Bogu, a zawarli pokój z najeźdźcą, z poganami. I nie czyńcie domu mego ojca, tego domu. Dom, właśnie, siedziba, świątynia, przybytek, dom Boży. Pokój, komnata, jadalnia, klatka na zwierzęta. Majątek, mienie i spadek, a także ród, rodzina, potomstwo. W tamtym znaczeniu dom to nie był
budynek często, ale właśnie rodzina. Dom, jak się mówi, to dom, to jest rodzina, to jest ród, potomstwo. Bo to jest jednak potomkowie rodu koczowniczego, pasterskiego, dom, namiot. Dom to była rodzina. Nie czyńcie targowiska. Najbliżej to słowo emporium to jest takie targowisko w porcie, gdzie handlowano pewnie rybami. Więc tam też chodzi też o zapach. Tak, że tu robi się. Co się tam działo z tą świątynią? Jak uczniowie to zobaczyli, to przypomnieli sobie pismo, czyli czytali rzeczywistość pismo. Tak, czy nie? Czyli znaleźli pismo, skoro sobie przypomnieli. Duch Święty im przypomniał. Jego uczniowie to, co jest napisane, to jest wyryte w ich sercach, to jest zapisane. Grafo. Co jest odnotowane i zapisane w Pismach Świętych. Co tam jest napisane? Że zelos, czyli gorliwość, rywalizacja, zapał, podniecenie, zazdrość i zawiść. Taki duch, ambicje. No, byli to ugrupowanie zelotów. Jeden z uczniów, Szymon Gorliwy, właśnie Szymon Zelos, był zelotą. Czyli takim powstańcem, takim, który walczył zbrojnie z najeźdźcą, z okupantem. Pożera mnie, czyli pochłania, czyli trawi mnie, niszczy. Czyli Jezusa trawiła zazdrość o ten dom Boga. Jest to cytat z Psalmu 69. Bo gorliwość o dom Twój mnie pochłania i spadły na mnie gniewagi znieważających. Więc zaraz spadną na Jezusa gniewagi tych znieważających. I to tyle. Jezus przeciwstawia się procederowi. Jak sobie to wszystko czytałem i analizowałem, często się mówi, że Jezusa ukrzyżowali ludzie religijni. Ale tak naprawdę religijni. Józef z Arymatei, religijny człowiek. Nikodem, religijny człowiek, ale oni byli przeciwni tym uchwałom. Tak naprawdę Jezusa zabili ludzie religijni i chciwi. Więc chciwość to jest to najgorsze. Wielu religijnych ludzi się nawróciło. Przecież apostołowie też w jakiś sposób byli religijni. Byli żyli w prawo. Ale chciwość, właśnie. Chciwość do tego stopnia, że może zabić człowieka, żeby uratować swoje interesy, swoje wpływy, swoją pozycję. Trzeba badać swoje serce, czy nie ma w nas chciwości.